Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym materiale. Dziś sprawdzimy sobie, co z tym mrozem, co z tymi niskimi temperaturami w kolejnych dniach, ponieważ spływają do nas informacje o tym, że około 7, 8, 9 będą najniższe temperatury. W sumie ja też to pokazywałem na wykresach. No, czas w sumie najwyższy przyjrzeć się temu, sprawdzić, jak to będzie wyglądało. To są temperatury, które występują około godziny 17:22 stycznia. No i widzimy dosyć ciepłą Europę środkową, południową, no i fioletową część tutaj Skandynawii, Europy Północno-Wschodniej oraz Rosji. Tam temperatury są naprawdę niskie. Gdzieś tam w Finlandii, pograniczu fińsko-rosyjskim, minus 34 do minus 35 stopni już w godzinach popołudniowych. Zobaczcie, jak blisko te powietrze jest Polski. Gdzieś tutaj u nas mamy co prawda minus 4 do minus 5 stopni Celsjusza, no ale widzimy, że zobaczcie, jest całkiem blisko tej całej sytuacji. No tutaj naprawdę jest dosyć niebezpiecznie i musimy też na to zwrócić uwagę. Brakuje tak naprawdę czynnika, który spowoduje, że te chłodne powietrze wleje nam się tutaj do Polski między innymi i tu te temperatury również dosyć mocno spadną. Ten czynnik się pojawi. Zerknijmy sobie, jak sytuacja będzie wyglądała 5 stycznia. Zacznijmy od modelu ECMWF i to, co widzimy, to niż. Ten niż będzie miał wpływ na pogodę w Polsce. Ten niż to jest niż Aniel, który trzeciego będzie przynosił w Polsce zamieszanie związane z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Ten niż będzie wędrował z nadcieśnin duńskich przez Polskę północną, następnie przez Białoruś. W przypadku tego niżu wygląda to zawsze tak, że to powietrze będzie tutaj spływało z północy w kierunku południowym. Tam wysoko mamy wyż. No i tutaj na tym wyżu również ten spływ będzie występował i no, pogoda jest idealna do tego, żeby te chłodne powietrze z północy docierało do Polski. Tu mamy model ICON, który widzi sytuację bardzo podobną. A więc widzi niż Aniel i spływ tego chłodnego powietrza wzdłuż tego niżu, no i mamy wyż. Ten wyż, który będzie znajdował się nad Finlandią, i spływ powietrza z wyżu w kierunku właśnie tego niżu. No i dalej te powietrze jest znów zaciągane nad Polskę. I zobaczcie, że już 5 ta Polska prawie cała będzie z temperaturami poniżej zera. Aczkolwiek nadal najzimniej będzie na północnym wschodzie, tam minus 14 stopni. Tu mamy bardzo dobrze zaznaczoną tą sytuację. Tylko tu jest jeszcze jeden czynnik, który jest potrzebny do tych bardzo niskich temperatur. Tu widzimy utworzenie się wyżu. Ten wyż będzie znajdował się nad Szkocją. On będzie się tworzył nad Islandią, następnie będzie przemieszczał się w kierunku Szkocji. No i jak to bywa w przypadku wyżów, ten wyż będzie tutaj nam znów otworzy nam tą drogę na to chłodne powietrze, które będzie docierało do Europy Środkowej i Europy również Zachodniej. Tu drugi wyż również się utworzy i również będzie spływało to chłodne powietrze do Polski oraz do tych krajów poniżej Polski. Natomiast niżek są, które są tutaj, one również nam pomogą w transporcie tego chłodnego powietrza. Więc jak widzicie, spływ tego powietrza będzie konkretny. No i już tutaj 6-7 stycznia widzimy, że te temperatury na północnym wschodzie mogą osiągnąć minus 10 do minus 14 stopni Celsjusza, w Polsce centralnej minus 7 do minus 10, w Polsce zachodniej minus 5, minus 6 stopni Celsjusza, ale w takim scenariuszu cała Polska jest z temperaturami poniżej zera, ba, Niemcy, Francja również będą miały temperatury poniżej zera, tak samo jak Hiszpania, więc ten mróz wleje się naprawdę konkretnie do Europy. Tak widzi to model ICON, przepraszam, model ECMWF. Model GFS widzi troszeczkę niższe temperatury i te chłodne powietrze troszeczkę bardziej zatrzymane na pograniczu francusko-niemieckim. Natomiast nad Polską północno-wschodnią minus 9 do minus 10 stopni Celsjusza. Cała Polska w mrozie, ale ten mróz powinien być mniejszy. No i mamy tutaj jeszcze temperatury w animacji dla Polski. Widzimy tutaj model, już Wam przewinę jeszcze raz,
Widzimy tutaj model Icon EU. No i w przypadku Icon EU, zobaczcie, w pierwszym etapie, czyli w etapie 3-4 stycznia, mamy wpływ tego ciepłego powietrza związanego z frontem atmosferycznym, przemieszczanie się niżu Aniel i zaciągnięcie chłodnej masy powietrza z północy. Zobaczcie jeszcze raz, wpływ ciepłej masy powietrza i tutaj przemieszczanie się tego niżu i zaciągnięcie chłodnej masy powietrza. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam minus 14 do minus 15 stopni Celsjusza według modelu ICON. Na pozostałym obszarze ten spływający mróz będzie słabszy, od minus 3 do minus 4 bądź minus 5 stopni Celsjusza. Model CMWF widzi sytuację następującą. Na wejście tego ciepłego powietrza związanego z niżem Aniel, następnie przejście tego niżu, więc tu sytuacja bardzo podobna, następnie ochłodzenie, które wpłynie na całą Polskę, zobaczcie, i potem spływ tych chłodnych mas powietrza związanych właśnie z tą sytuacją baryczną, o której Wam mówiłem. Na północnym wschodzie temperatury mogą według tego modelu spaść do minus 20, minus 22 stopni Celsjusza. W Polsce południowo-wschodniej również może być taki epizod. W Polsce centralnej minus 10 do minus 15 stopni Celsjusza. Czy ten scenariusz się sprawdzi? Jest na to jak najbardziej szansa. Wszystko zależy też od tego wyżu, który ma się utworzyć nad Szkocją. Brakuje tu jeszcze jednego, dwóch dni, żeby dokładnie zobaczyć tą sytuację. Model Swiss HD 4x4, który najbardziej tutaj, któremu ja najbardziej zawsze ufam w takiej sytuacji, również widzi, zobaczcie, przejście tego niżu i zaciągnięcie chłodnej masy powietrza. Tu wejście ciepłego powietrza związanego z frontem atmosferycznym ciepłym i następnie przejście centrum niżu i zaciągnięcie, zobaczcie, tego chłodnego powietrza już do Polski północnej, centralnej, a następnie Polski południowej, więc te temperatury nam spadną i te temperatury zaczną mocniej spadać 4 i w nocy z 4 na 5 w Polsce zachodniej od minus 4 do minus 5 stopni Celsjusza, w Polsce północno-wschodniej do minus 9 bądź minus 10 stopni Celsjusza, ale tu mamy tylko do 4 widok. No i jeszcze na koniec ensemble z Wetter Centrale i widzimy temperatury, no i tutaj na początku Suwałki. Spadki tych temperatur największe mają być właśnie 7, 8, 9. Te temperatury mogą spaść od minus 10 do minus 13, 14 stopni Celsjusza według modelu GFS. Opady będą na pewno w pierwszym etapie, czyli 3, 4, 5 stycznia i będą to przede wszystkim opady śniegu, co widać tutaj, rękę mi zabrało. To widać tutaj, w tym miejscu. Potem tych opadów powinno być mniej, a od około 8-9 zacznie się rozpogadzać i w tym chłodnym powietrzu raczej nie powinno być żadnych opadów większych. Tutaj Warszawa. Warszawa to jest taki teren pośredni. No i widzimy, że tutaj przede wszystkim te temperatury dosyć mocno spadną 3-4, natomiast już poniżej zera powinny spaść 6, 7, 8, również to jest według modelu GFS. No i następnie będzie wzrost temperatur. W Warszawie te temperatury powinny spadać od minus 4 do minus 6, minus 7 stopni Celsjusza. I znów w tym pierwszym etapie opady. Tych opadów będzie najwięcej 3 i 4, następnie już tych opadów powinno być mniej, jeszcze są widoczne 7, 8, 9, ale potem już raczej nie. I 7, 8, 9 to przede wszystkim opady śniegu, bo pierwsze, przepraszam, 3, 4 opady przede wszystkim deszczu albo deszczu ze śniegiem. No i Wrocław na sam koniec. W przypadku Wrocławia te temperatury będą najwyższe, temperatury dodatnie do 6 bądź 7, potem spływ tego chłodniejszego powietrza, no i temperatury zatrzymają się na minus 5, minus 6 stopniach Celsjusza, a potem zaczną z powrotem rosnąć. Opady przede wszystkim deszczu. Te opady deszczu są już widoczne 3, 4, następnie 7, 8. Tylko że wtedy to już raczej będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Czyli śnieg we Wrocławiu również może spaść, a generalnie na południowym zachodzie 6, 7 i 8. Moi drodzy, jeszcze szybkie wyliczenia pokrywy śnieżnej. Model GFS widzi śnieg dla wschodu przede wszystkim. To jest stan na 9-10 stycznia. Tamtego śniegu mogłoby być najwięcej, nawet do 10 cm. Model CMWF jest w tym wypadku taki najbardziej radykalny. Tego śniegu byłoby najwięcej, nie tylko w Polsce północno-wschodniej, gdzie byłoby od 26 do 28 stopni, przepraszam, stopni, centymetrów, ale również w Polsce południowo
zachodniej od 28 do 30 cm. To byłoby związane z tym niżem, który dotarłby do Polski południowo-zachodniej z południa. O, ja o nim jeszcze nie mówiłem, bo to nie jest nic pewnego, więc trzeba poczekać. Model Icon widzi stan na 7. Przede wszystkim śnieg na północnym wschodzie od 12 do 15-18 cm i na południu Polski od 3 do 5 bądź 6 cm. I model Swiss HD, przede wszystkim Polska północno-wschodnia, tam przyrost pokrywy śnieżnej do 5, uwaga, do 5 byłby do około 30-40 cm, szczególnie w województwie podlaskim. Jak patrzę na to, to widzę, że będę znowu łopatował, no ale... Dzięki za to, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się podoba ten kanał, to zasubskrybujcie go. Możecie zostać naszym patronem, bądź możecie dokonać tu, o, tu. Tu jest taki ten, o, tu, tu, tu. Możecie dokonać wpłaty, bądź wsparcia. To pomaga w naszym rozwoju. Dziękuję serdecznie i widzimy się w kolejnym materiale.